Buenas, witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un Momento Por Favor i zacznę je od pytania. Kino to po hiszpańsku cine czy cine? No właśnie, przyjrzyjmy się wymowie języka hiszpańskiego. Najkrótsza możliwa odpowiedź na moje pytanie to zależy, bo w większości regionów Hiszpanii litery CE oraz CI wymawia się w sepleniący sposób z językiem między zębami, jak na przykład w słowach cerrar czy cielo. Natomiast w Ameryce Łacińskiej usłyszymy dźwięk S, czyli se, si, cerrar, cielo. Ja osobiście w trakcie kursów używam wymowy castellano z Hiszpanii, ponieważ ułatwia to moim uczniom zapamiętanie nie tylko wymowy, ale również pisowni. Natomiast literę S, czyli S, wymawiamy tak jak w języku polskim lub ewentualnie czasami możemy usłyszeć ją wymawianą w taki szeleszczący sposób. Powiemy na przykład semestre albo siglo lub szeleszcząc semestre lub siglo. Oho, w niektórych regionach Ameryki Łacińskiej litera S w środku słowa lub na końcu słowa może zostać pominięta i zwrot esto es może brzmieć eto e. Oho, w Hiszpanii jest jeszcze jedna sepleniąca litera, zeta, czyli litera Z. Powiemy na przykład zapatos. Więcej przydatnych wskazówek dotyczących nie tylko wymowy języka hiszpańskiego znajdziesz w aplikacji Język w 15 minut. Zaloguj się już dziś i zobacz bezpłatne lekcje. Sprawdź również termin najbliższej edycji intensywnego kursu Hiszpański w 3 miesiące. Linki są w opisie tego nagrania. Obserwuj Hiszpański Zapytaj Poliglotę na YouTubie, Facebooku i Instagramie, gdzie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. Nos vemos pronto!